tvpodkarpacie.pl. Radni Brzozowa przyjęli projekt uchwały dotyczący dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podczas ostatniej sesji dyskusji gorących nie było, bo i przyjęta uchwała kontrowersji nie wzbudza. Gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe i to właściwie wszystko. Sytuacja, jeżeli chodzi o oświatę w Brzozowie, nie jest jednak kolorowa. Obecnie pochłania ona bowiem połowę budżetu gminy, a bardziej optymistycznych perspektyw brak. Każdy organ prowadzący szkoły musi do końca lutego podjąć uchwały dotyczące organizacji czy też przeorganizowania i likwidacji ewentualnie szkół, prawda? Jeżeli powstają nowe, stare i tak dalej. My nie likwidujemy żadnej szkoły, tylko te reformy powoduje to, że gimnazja przekształca się w szkoły podstawowe. W związku z tym ani tutaj ruch kadrowy nie jest, że tak powiem, tematem tej uchwały, ani ilość oddziału, ani zmianowość, ani po prostu kadra nauczycielska. Jedyne, co musimy zachować, to z tego, co się orientuje w prawie oświatowym, to, że jeżeli daną szkołę, prawda, no, otwieramy na nowo, więc to jak podstawową, to ona musi mieć ten sam adres i tę samą nazwę i to wszystko. I ta uchwała to ma w związku z tym wszystkie decyzje dotyczące kadry, zmianowości, ilości uczniów są chyba w tym momencie bezzasadne, bo do końca tego to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, sprawa administracyjno-prawno-porządkowa i to wszystko. Tak to wygląda. Jest to początek wszystkich działań związanych z reformą oświatową. Myślę, że uchwała dzisiejsza nie jest uchwałą kontrowersyjną, bowiem faktycznie my we wszystkich miejscowościach mieliśmy zespoły szkół, które automatycznie z dniem 1 września 2017 przestaną funkcjonować. Natomiast w to miejsce wchodzą szkoły podstawowe i tych szkół podstawowych będzie 10. Natomiast dalszy etap, dalsze procedowanie w tej sprawie dotyczyć będzie już struktury organizacyjnej, formy, jak również nauczycieli. Ale o tych kwestiach i ta wiedza będzie dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli projekty organizacyjne na biurku, przygotowane przez dyrektorów poszczególnych szkół. I wtedy będzie można przeanalizować i powiedzieć wprost, jakie będą skutki, tak finansowe, jak również dotyczące funkcjonowania placówek, przeorganizowania tych placówek, jak również kosztów związanych z odprawami, ewentualnymi odprawami nauczycieli. Dzisiejsza uchwała bez wielkiej dyskusji przeszła, dlatego że my niczego nie likwidujemy. Żadnej placówki nie likwidujemy. Natomiast myślę, że te problemy, one będą. My musimy być i jesteśmy na to przygotowani. I tak kosztowo, jak i organizacyjnie. Bo myślę, że już rozpoczęliśmy spotkania z rodzicami przy okazji wywiadówek. Myślę, że w każdej szkole trzeba będzie nie tylko w ramach posiedzeń grona pedagogicznego, ale również rodziców trzeba będzie na bieżąco informować i konsultować z rodzicami te wszystkie zmiany. W gminie Brzozów sytuacja cały czas jest trudna, jeśli chodzi o oświatę, bo my już na etapie ostatnich kilku lat, 5-6 lat, dopłacamy do oświaty z dochodów własnych. To kwota około 17 milionów złotych. Jeśli zważyć trzeba, że prawie 50% budżetu gminy Brzozów to wydatki na oświatę, to skala problemu jest bardzo duża. I mamy świadomość, że te koszty będą jeszcze większe. tvpodkarpacie.pl